Siemanko, witam Was na kanale, z tej strony Kamil. Dawno nie było takiego odcinka, można powiedzieć, z wyjścia. Jest bardzo fajna pogoda, więc postanowiłem się przejść. Tym bardziej, że zrobiło się trochę chłodniej już. Gdyż, no, moi drodzy, dzisiaj była porażka, ponad 32 stopnie w cieniu. No i też głównie właśnie, jak możecie zauważyć po temacie dzisiejszego odcinka, no pogadamy sobie właśnie o upałach, jaki to ma wpływ na nasze zwierzaki, jak sobie z tym radzić. No i to też nie będzie taki, wiecie, zwykły, ogólny odcinek dotyczący na przykład, nie wiem, czy tylko gadów, czy na przykład gadamy sobie tylko o psach, tylko to będzie taki ogólny odcinek. Moi drodzy, będę robił takie cięcia, dlatego że no jest tu dosyć dużo osób, dlatego że no po pierwsze jest ładna pogoda, ludzie wyszli na dwór, a jeszcze tak no nie do końca dobrze się czuję, jeżeli no mówię do kamery taka, ktoś tutaj się patrzy, co ja robię, także no dobra, no nieważne. W temacie, jeżeli chodzi właśnie o upały w stosunku do naszych zwierzaków. Moi drodzy, to że większość ludzi właśnie lubi wysoką temperaturę, bo wiecie, można pójść się opalać, można jakoś fajnie spędzić gdzieś nad wodą czas. No jednak dla naszych zwierzaków nie zawsze to jest takie fajne, jak nam się wydaje, dlatego że no pamiętajmy o tym, że może zacznijmy od terarii. No dobra, jednak sobie siadłem, bo za dużo ludzi tu łazi. No dobra, no nieważne, kiedyś się przyzwyczaję. Dobra, wracając do tematu. Jeżeli chodzi o terraria. Wiadomo, że są takie zwierzaki, które no, jednak lubią się, nazwijmy to, kąpać w tych promieniach słonecznych, typu na przykład jakieś agamy, nie agamy, tak, węże przeróżne, żółwie lądowe. No i też zauważyłem, że jest taka dosyć ciekawa moda dotycząca właśnie zabierania takich swoich pupili na balkony, na tarasy, oczywiście w zamkniętych różnych boksach, tylko po to, żeby właśnie one nabrały sobie tych promieni słonecznych. I całkiem fajna sprawa, dlatego że no, zwierzak sobie korzysta z tego słońca. Tym bardziej pamiętajcie o tym, że jeżeli już robicie takie, nazwijmy to, ala wybiegi na balkonie czy tarasie, niech te zwierzaki mają też możliwość schowania się, schronienia w takim miejscu zacienionym. No oczywiście też dostęp do wody musi być stały, nie wiecie, o co chodzi. No i tak samo, jeżeli mamy te zwierzaki, które nie lubią tych wysokich temperatur, typu na przykład jakieś gekony orzęsione, czy jakieś inne właśnie zwierzaki, typu nawet ślimaki afrykańskie, które też, no wiadomo, że nie wszystkie lubią wysokie temperatury. Na przykład Achatina no jednak lubi tą wyższą temperaturę, jednak na przykład takie retikulaty, no wiadomo, temperatura no, do 25-6 stopni, jednak w takie dni jak dzisiaj, czyli mamy ponad 32 stopnie w cieniu, no tą temperaturę jednak musimy na bieżąco sprawdzać, tak, czy wszystko jest ok u ślimaków, czy no samo to, że moi drodzy, w wysokich temperaturach ta wilgotność z boksa, czy tam z terrarium bardzo szybko też nam ucieka, nie? Też musimy na bieżąco zraszać wszystko. Musimy pilnować, żeby te zwierzaki miały jednak stały dostęp do wody. No i tak samo możemy częściej po prostu spryskiwać takie terraria czy boksy. No gekon czy właśnie taki ślimak na pewno się nie obrazi, gdy będziemy mu częściej zraszać. One to jednak lubią. No musimy tego pilnować. Tym bardziej pamiętajcie, moi drodzy, że jednak biorąc jakiekolwiek zwierzę, musimy mieć świadomość tego, że no, my bierzemy za nie odpowiedzialność. Tak? I w sytuacji takiej, no tak jak dzisiaj, czy no też, moi drodzy, idzie lato, zaraz będą kolejne upały. No musimy jednak dbać o temperaturę odpowiednią do naszych gatunków zwierząt, które mamy u siebie. No i tak, jeżeli właśnie chodzi o też zwierzaki typu, no nawet zacznijmy od tego gekona. Sorry. Tu mi latają jakieś takie różne robale. Próbuję się trochę ratować, ale dobra. Jeżeli chodzi na przykład właśnie o gekona orzęsionego. Ja na przykład, moi drodzy, na moim przykładzie, ja go po prostu zamiast raz dziennie zraszać, żeby po pierwsze, no wiadomo, on sobie nawilżył te swoje oczy, dlatego że, no jak wiecie, one nie mają powiek, one sobie lizują, po prostu liżą sobie te swoje oczy. No, pryskałem normalnie raz dziennie, teraz robię to 2-3 razy dziennie, tylko też po to, żeby obniżyć tą temperaturę w terrarium. No jest to dosyć ważne, dlatego że w sytuacji takiej, gdy na przykład, no wiadomo, ja na przykład swoją hodowlę mam w pomieszczeniu, nazwijmy to, zamkniętym. No i ja nie mam jakiejś takiej super wysokiej temperatury u siebie. Ona się zatrzymała tak mniej więcej na 25-6 stopniach, jednak ja po prostu zraszam to terrarium dosyć częściej. Ale też w przypadku, jeżeli macie takie terrarium u siebie w domu, na przykład gdzieś na półce, no i do tego otwarte okno, no to wiadomo, że ta temperatura jest trochę wyższa, jakbyśmy chcieli. No i w takim przypadku no, trzeba pilnować tej wilgotności i tak samo tego, żeby no wasz zwierzak miał cały czas dostęp do świeżej wody. Może powiedzmy sobie trochę akwarium, bo to też jest taka kwestia, że często na grupach no są takie pytania,
taki przykład, że mam 30 stopni w akwarium, co ja mogę w takiej sytuacji zrobić? No bo wiecie, no też nie każdy ma chłodziarkę, która na przykład taki koszt chłodziarki, dobrej chłodziarki, to jest około 2000 ponad, nie? I też nie każdego stać na to, a też nie każdy będzie sobie kupował chłodziarkę do akwarium, załóżmy 30 litrów, nie? No i też takie właśnie przykłady, co możecie zrobić w takiej sytuacji, żeby schłodzić tą wodę w akwarium. No jak nie chłodziarka, na którą załóżmy was nie stać, czy po prostu no, nie chcecie jej kupywać, chcecie sobie radzić jakoś inaczej, możecie zamontować sobie takie małe wentylatorki, jak na przykład macie przy komputerze i po prostu umieścić je nad taflą wody, żeby to sobie po prostu chłodziło tą wodę, nie? Tą taflę wody. I to też, moi drodzy, dużo pomoże. Kolejnym takim krokiem, który możecie zrobić, wiadomo, podmianki wody, tylko też takiej nie, że 100% podmieniacie od razu na chłodną, bo to też nie chodzi o to, żeby te ryby dostały jakiegoś szoku, tylko po prostu 20-30% sobie wlewacie, oczywiście stopniowo, tej takiej chłodniejszej wody, nie zimnej, tylko chłodniejszej. No i to w tym momencie też sobie składacie trochę ten zbiornik, nie? Także no właśnie tak jak mówię, no ewentualnie wentylator tak samo możecie nastawić na taflę wody, możecie tak samo składać tą wodę podmiankami. Oczywiście, no wiadomo, chłodziarka jak najlepiej by tutaj zrobiła to, najlepiej by schłodziła to akwarium, nie? Ale no każdy sobie radzi jak może. Też kwestia psów, no ja wiem, że na tym kanale raczej o psach nie rozmawiamy, ale też pamiętajcie o tym, że w upały, no te psy też się również męczą, nie? I pamiętajmy o tym, żeby te zwierzaki jednak miały tą wodę świeżą, chłodną. Wiadomo, że nie zimną, ale żeby była chłodna cały czas, taka świeża, dostępna dla tych zwierzaków woda. No i też, żeby miały możliwość schronienia się gdzieś w jakimś cieniu, nie? Bo ja też sobie zdaję sprawę, że nie każdy trzyma swoje zwierzaki w domu, też są takie zwierzaki na zewnątrz. Postarajcie się, żeby naprawdę te zwierzaki miały możliwość schronienia się w cieniu. Jest to dosyć ważne i tak jak mówię, no dostęp do wody. I to tak naprawdę tyczy się nie tylko psów, tylko wszystkich zwierzaków, czy w terrarium. Musi być stały dostęp do świeżej wody. Pamiętajcie o tym, jest to bardzo ważne. Ja wiem, że ten temat wraca co roku. Jednak no ja wychodzę z założenia, że trzeba o takich rzeczach mówić, trzeba przypominać. Tym bardziej, że no co roku wraca ten problem właśnie, jeżeli chodzi o zwierzaki. No i tak samo ja wiem, że ludzie podróżują, nie podróżują, są różne takie sytuacje. Jeździ się z psami, tam z innymi zwierzakami. Najważniejsza kwestia, nie zostawiajcie nigdy, ale to nigdy swoich zwierzaków podczas upału w samochodzie. I to nieważne, czy uchylicie okno, czy nie. Nie wolno takiego czegoś robić, bo nawet jak delikatnie uchylicie okno, pamiętajcie o tym, że ta temperatura coś mnie właśnie atakuje. Czekajcie chwilę. Okej, już wróciłem, coś mnie chciało zerzeć, ale dobra, no nieważne. No z tym samochodem, pamiętajcie, że nie zostawiamy właśnie zwierzaków w samochodzie, nie wolno tego robić, dlatego że w takim samochodzie temperatura bardzo szybko się nagrzewa i nawet przy takim zostawieniu uchylonego okna to bardzo mało pomoże, tym bardziej, że no raczej nie zostawicie miski z wodą w samochodzie i też nie macie jakiegoś tam systemu chłodzącego w samochodzie, że na wyłączonym silniku wam będzie samochód chłodził, także no nie robimy takich rzeczy. No i jeżeli widzicie takie sytuacje, że ktoś na przykład zostawił jakiegoś zwierzaka w samochodzie na słońcu, nie bójcie się zgłaszać, robicie to od razu, zgłaszamy takie rzeczy, nie pozwalamy na takie sytuacje. No mam nadzieję, że taki temat wam trochę przybliżyłem. Ja wiem, że to są no, zazwyczaj takie oczywiste rzeczy, że jednak no, wy zdajecie sobie z tego sprawę, no, że są upały, no pamiętamy o zwierzakach. Jednak ja mam nadzieję, że po prostu tym filmem dotrę do osób, które nie miały po prostu takiej świadomości, że no teraz może być mnie trochę gorzej słuchać, dlatego że dosyć wieje, ale no mam nadzieję, że po prostu ten temat osobom, które nie miały na przykład takiej świadomości, że no jednak bardziej musimy pilnować, co się dzieje u naszych zwierzaków podczas takich temperatur, no jednak zrozumiały cokolwiek z tego i no zastosują się do tego, nie? No ja po prostu mam taką małą nadzieję. Mam nadzieję, że tym filmem wam trochę rozjaśniłem ten temat. No i pamiętajcie, no każdy zwierzę, który macie u siebie, każdego zwierzęka, którego u siebie macie, no bierzecie za niego pełną odpowiedzialność. I nawet właśnie w przypadku takich upałów musicie dbać o nie, musicie zapewnić im stały dostęp do świeżej wody oraz do temperatury takiej, żeby była dla nich odpowiednia. Żeby się nam zwierzaki nie przegrzały, pamiętajcie, że o zwierzęta trzeba dbać, szczególnie w takie upały. Kurde, wiecie co, coś mnie cały czas zżera, także będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że naprawdę dotrze do dużej liczby osób, tym bardziej, że ja sobie zdaję sprawę, że jest was prawie 1500. Mam nadzieję, że no możecie tak naprawdę udostępniać ten film. Udostępniajcie, ja mam nadzieję, że trafi po prostu do jak największej grupy osób, że no też również pomoże tutaj. No i tak naprawdę mógłbym zakończyć ten materiał, także trzymajcie się, oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco
z nowymi materiałami oraz transmisjami na żywo, które też również będą. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli taki materiał Wam się podobał. Ja już zmykam, bo coraz bardziej mnie zżerają różne muszki i już widzę, że komary zaczynają wyskakiwać, dlatego że powoli nam słońce ucieka. Także trzymajcie się. Co ja mam na głowie? Dobra, nieważne. Nawet.